wyrzutnia. W czasie II wojny światowej Niemcy z tego terenu testując wystrzeliwali dwa rodzaje rakiet. Rakietę przeciwlotniczą, tu nazwa wszystko mówi, i rakietę balistyczną. To taka, która startuje z ziemi, musi trafić w cel zlokalizowany na ziemi. Od którego miejsca w ogóle zaczynał się poligon? Przejechaliście do Słowińskiego Parku, przejeżdżaliście przez most, przekraczając... Człowiek, który rakiety projektuje, buduje wiele lat przed wojną, i zwróćcie uwagę, w 1935 roku mówi wprost, to co projektuje, to co buduje, robię z myślą, aby ten sprzęt poleciał na księżyc. To jest rok 1935. Pod koniec wojny oskarżony o ludobójstwo, zgodnie z prawem amerykańskim. Nigdy nie powinien się znaleźć na terytorium Stanów Zjednoczonych, ale Amerykanie go przewożą. Umieszczają początkowo w ośrodku badań rakietowych